Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na webinarze poświęconym Design Thinking. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o sześciu rzeczach, które ja sam chciałbym wiedzieć, zanim zacząłem swoją pierwszą przygodę z podejściem Design Thinking. Będzie to trochę takie podejście do Design Thinking od kuchni, więc akurat tutaj ta sceneria, która za mną jest, chyba będzie dosyć mocno pasować. Dajcie mi proszę może znać w komentarzach, czy wszystko dobrze widać i słychać. Macie takie możliwość komentowania na czacie. Dobrze, to kilka słów o mnie teraz może. Ja jestem service design leadem w Santander Bank Polska. Moje doświadczenie z design thinkingiem jest dosyć zróżnicowane, ponieważ w trakcie swojej kariery byłem w roli zarówno projektanta, jak i product ownera, jak i agile coacha czy trenera, który tego design thinkingu uczy. I prowadziłem różne projekty z perspektywy zapewne takiej, która Wam będzie bliska, czyli sporych organizacji, ale też mam doświadczenie w wykorzystywaniu tego podejścia w startupach. No i rzeczywiście zebrałem całkiem sporo tych swoich doświadczeń. Wiele rzeczy z perspektywy czasu widzę, że można było zrobić lepiej. I dlatego chciałbym z Wami się dzisiaj tymi przemyśleniami swoimi podzielić. Być może dzięki temu Wasze projekty potoczą się już od samego początku troszeczkę lepiej. Dzisiejszy webinar będzie podzielony na dwie części. Ta pierwsza część to będzie takie trochę wprowadzenie do design thinkingu. Powiemy sobie o tym, co to w ogóle jest za metoda i do czego ona służy, dlaczego jest tak popularna i przede wszystkim, czy to się opłaca, bo to jest jedno z takich pytań, które często jest zadawane nam, moderatorom. Jak już sobie wyrównamy wiedzę, to w drugiej części przejdziemy właśnie do tych podpowiedzi, takich praktycznych podpowiedzi, co możecie robić, a czego nie powinniście robić, żeby z powodzeniem wykorzystywać to podejście w swojej codziennej pracy. To teraz zaczniemy tą pierwszą część. Ona potrwa około 45 minut i po 45 minutach będziecie mieć taką część, gdzie będziecie mogli zadawać pytania i myślę, że do 19:45 będziemy sobie na te pytania odpowiadali. Za każdym razem, kiedy zaczynamy mówić o design thinkingu, to zawsze warto zastanowić się najpierw na temat tego, jaki problem chcemy rozwiązać. No i tutaj też zaczniemy od problemu. Problem będzie dotyczył tego, jak my zazwyczaj na co dzień pracujemy. Nie tylko w swoich projektach, ale w ogóle w życiu codziennym, jak podchodzimy do rozwiązywania problemów. I to nasze podejście zazwyczaj wygląda w taki sposób, że no najpierw mamy pomysł. Jak ten pomysł już mamy, to następnie przechodzimy do fazy budowania. Budujemy ten pomysł, ten produkt czy ten projekt, w zależności co to jest, usługa. Jak jest zbudowane, odpalamy na rynek i dopiero wtedy sprawdzamy, czy to, co zrobiliśmy, to jest to, co mieliśmy zamiar zrobić, czy to działa tak, jak zakładaliśmy, że będzie działać i czy przede wszystkim użytkownicy, dla których to zrobiliśmy, chcą faktycznie z tego korzystać. No i tutaj mamy taki problem, że te projekty zazwyczaj bardzo często się wydłużają, zwłaszcza wydłużają się na etapie budowy. Ja sam mam całkiem sporo takich doświadczeń, w których projekty się bardzo mocno przedłużały. No i na czym tutaj polega problem? Problem polega na tym, że jeżeli te projekty się wydłużają i jeżeli my dowiadujemy się na samym końcu, no to całość jest długa, droga i ryzykowna. Ryzykowna właśnie przede wszystkim z tej perspektywy, że ta weryfikacja, czy ten pomysł, który zbudowaliśmy, okazał się słuszny, następuje dopiero na samym końcu i bardzo często jest to mocno odłożone w czasie. No i żeby poradzić sobie z tym problemem, Eric Ries zaproponował taką metodę, którą nazwał Lean Startup. I Eric Ries mówi nam, że skoro jest tak, że ta pętla wygląda w ten sposób, że musimy przejść od pomysłu do budowy, następnie uruchomić na rynek i dopiero potem dowiedzieć się, czy to wszystko ma sens, to Eric Ries mówi, to zróbmy to jak najszybciej się da. Przejdźmy tą pętlę najszybciej jak się da. Ona powinna być możliwie krótka, stąd nazwa lean, czyli szczupła. Skoro ma być szczupła, to zakres tej pętli nie może też być zbyt duży.
Czyli nie robimy od razu bardzo dużych projektów o wielkim zakresie, tylko dzielimy to sobie na mniejsze iteracje i przechodzimy najszybciej jak się da. No i to wydaje się całkiem sensowna koncepcja, ale gdyby tak jednak nie dowiadywać się na końcu, tylko spróbować dowiedzieć się na samym początku. Gdybyśmy na samym początku dowiedzieli się, czego potrzebują nasi użytkownicy, to dopiero na tej podstawie moglibyśmy wpaść na pomysł, co możemy zrobić, żeby im pomóc. Wtedy możemy to zbudować i odpalić na rynek i wydaje się, że ryzyko będzie dużo mniejsze w takiej konfiguracji. Ale żeby nie było tak wesoło, to tutaj też jest problem. No bo jak mamy się tego dowiedzieć na samym początku? No i tutaj Design Thinking przychodzi już z pierwszą taką podpowiedzią, bo mówi nam, że możemy zastosować takie zjawisko, które tutaj mamy zwizualizowane, czyli możemy sięgnąć po prostu po metodę empatyzacji, odkrywania i empatyzacji. Możemy spróbować odkryć, kim są nasi klienci i empatyzować do tego, jaki jest kontekst życia, w którym oni się znajdują, jakie są ich potrzeby. I to jest stosunkowo ważne jest, że oczywiście to wszystko się zaczyna od tej empatyzacji, od zrozumienia i zdefiniowania rzeczywistych problemów klienta. Natomiast musimy wiedzieć, że te problemy klienta bardzo często nie są tym, czym wydawałoby się, że są za pierwszy rzut oka. No i tutaj macie taki przykład, który bardzo często jest pokazywany w kontekście design thinkingu, że klient powie nam, że potrzebuje wiertarki. W tym przykładzie bardzo często mówi się o tym, że on wcale nie potrzebuje wiertarki, tylko potrzebuje dziury w ścianie. Ale to tak nie do końca jest. Żaden człowiek nie potrzebuje dziury w ścianie. Dziura w ścianie też jest jakimś środkiem do celu. My tak naprawdę potrzebujemy zaspokoić jakiś swój na przykład zmysł estetyczny, żeby ściana była ładniejsza. A jak pogrzebiemy jeszcze głębiej i na przykład okaże się, że potrzebujemy powiesić telewizor i dotrzemy, dlaczego my ten telewizor potrzebujemy powiesić, to może się okazać, że po prostu boli nas szyja od patrzenia się w dół. I tutaj odkryjemy prawdziwą potrzebę polegającą na tym, że boli mnie szyja. No i na gruncie tego odkrycia twórca tej metody, Tim Brown, sformułował definicję, którą tutaj przetłumaczyłem wam na polski, że design thinking to jest podejście do innowacji zorientowane na potrzeby człowieka, które wykorzystuje narzędzia projektantów do zintegrowania takich trzech kluczowych obszarów. Przede wszystkim potrzeby ludzi, o tym sobie przed chwilą powiedzieliśmy, możliwości technologiczne, czyli to, co fizycznie da się zrobić, i wymagania biznesu, czyli to, co jest opłacalne. Nie za każdym razem zaspokojenie potrzeb klienta będzie opłacalne. No i jakby tutaj wypadkowa tych trzech różnych perspektyw daje nam tą innowację, a punktem wyjścia do tego wszystkiego jest zorientowanie na potrzeby klienta. Ten design thinking składa się z pięciu podstawowych etapów. Etapu empatyzacji, o którym sobie powiedzieliśmy, na etapie którego odkrywamy, kim są nasi klienci, co jest dla nich ważne. Na gruncie tych odkryć stawiamy hipotezę, co jest kluczowym problemem, który powinniśmy rozwiązać. Następnie przechodzimy do etapu poszukiwania pomysłów, jak te problemy rozwiązać. Budujemy prototyp i testujemy w małej skali. I tutaj design thinking proponuje nam kolejne narzędzie. To jest właśnie jedno z tych narzędzi tutaj z wachlarzu projektantów. To jest narzędzie dywergencji i konwergencji. I o co tutaj chodzi? Jeżeli jesteśmy na samym początku na etapie empatyzacji, to jest etap, w którym odkrywamy coraz więcej wiedzy. Dowiadujemy się, kim są klienci, jaki jest ich kontekst życiowy i na gruncie tego kontekstu zastanawiamy się, co mogło być kluczowym problemem. I tutaj tak naprawdę my wyposażamy się w coraz więcej wiedzy i to jest zasygnalizowane właśnie tą dywergencją, czyli tutaj akurat rozszerza nam się ta perspektywa. I w pewnym momencie wydaje nam się, że wiemy już stosunkowo dużo i możemy zastosować konwergencję, czyli syntezę. Na gruncie tej wiedzy, którą zebraliśmy etap wcześniej, syntezujemy, że kluczowym problemem, który powinniśmy rozwiązać, jest na przykład to. I znów sięgamy po dywergencję, czyli zastanawiamy się, jakie są wszelkie możliwe sposoby rozwiązania tego problemu i dopiero jak widzimy pełne spektrum, to dopiero wtedy znów zawężamy i mówimy, wydaje się, że to jest najlepszy sposób, dlatego najpierw przetestujemy ten. Jeżeli nie zastosujemy tej metody dywergencji i konwergencji, to na przykład możemy wpaść w taki schemat myślenia pudełkowego. I ten schemat myślenia pudełkowego działa w taki sposób, że prawdopodobnie wybierzemy rozwiązanie, które zadziała metodą wybierania tego, co sprawdziło się w przeszłości, bo tak zazwyczaj działamy, to jest myślenie pudełkowe. Jeżeli coś się sprawdziło w przeszłości, to analogicznie w przeszłości
sięgnę po takie same rozwiązanie. Tylko to jest metoda, w której nie macie gwarancji, że rozwiązanie, które wybieracie, jest najlepszym z możliwych. No i żeby mieć pewność, że najlepsze z możliwych rozwiązań wybieramy, to właśnie po to jest ta metoda dywergencji i konwergencji. No i znów nie jest tak różowo, bo gdyby wystarczyło zrobić badanie na samym początku, zrobić tą empatyzację, to dlaczego tak jest, że na przykład 9 na 10 startupów upada? Bo tak mówią statystyki. No jest tak dlatego, że nie wystarczy wyposażyć się w tą wiedzę na samym początku. Tutaj taka ciekawa myśl. Nie da się najpierw zrozumieć, aby rozwiązać problem. Trzeba zacząć rozwiązywać, żeby go zrozumieć. Sama wiedza o tym, jakie są potrzeby klienta, z czego wynikają, nie daje nam jeszcze pewności, które z rozwiązań powinniśmy zastosować, żeby ten problem rozwiązać. I bardzo często wizualizuje się to w ten sposób. To też jest taki rysunek stworzony przez Tima Browna, który ja nazywam Bohomazem. I ten Bohomaz pokazuje, że na samym początku jesteśmy tutaj po lewej stronie w takim etapie chaosu. Bardzo niewiele rzeczy wiemy i metodą wychodzenia z tego chaosu jest stosowanie takich kolejnych iteracji. Za każdym razem, jak zrobimy przejście przez ten proces design thinkingowy, te 5 kroków, które musimy zrobić, empatyzację, definicję problemu, poszukanie rozwiązania, przetestowanie, proces prototypowania i przetestowanie, to z każdą kolejną iteracją będziemy coraz lepiej wiedzieli, co powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy robić. Będziemy wiedzieli, które rozwiązania się nie sprawdziły, spektrum możliwości będzie stosunkowo się zawężać. No i w pewnym momencie dojdziemy do etapu, w którym już będziemy wiedzieli, co musimy zrobić. Pozostanie nam po prostu to zrobić. I to jest nic innego jak iteracyjność i adaptacja procesu i to jest kolejna metoda, którą podpowiada nam tutaj cały wachlarz narzędzi czy metod wykorzystywanych przez projektantów. I tutaj ciekawy przykład, jak to robią duże marki. Nie wiem, czy wiecie, że istnieje taka strona, która się nazywa Google Cemetery. I to jest miejsce, w którym Google pokazuje nam projekty, które zdecydował się uśmiercić. Czyli projekty, które rozwijał przez jakiś czas, doszedł do wniosku, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, które trafia w potrzeby klienta, bądź na przykład potrzeby klienta się zmieniły i po prostu porzuca te projekty i w to miejsce podejmuje nową iterację, czyli zaczyna rozwijać nowe projekty. Więc jak widzicie, nawet największe organizacje takie, z których wszyscy chcemy się uczyć, stosują to z powodzeniem właśnie do podejścia iteracyjności. Zachęcam do odwiedzenia Google Cemetery, tam naprawdę ciekawe rzeczy można sobie zobaczyć. Ale znowu mamy pewien problem, no bo nie każdy jest Googlem i nie każdego stać na to, żeby poświęcić czas i pieniądze na zbudowanie jakiejś koncepcji, sprawdzenie, czy ona rzeczywiście będzie działać. To jak to robić, żeby w tych iteracjach testować kolejne hipotezy odnośnie tego, jakie rozwiązania będą potrzebne naszym klientom, które nam pomogą. I tutaj kolejna technika z wachlarzu projektanta, którą całkiem fajnie ilustruje ten GIF. Co my tu widzimy na tym GIF-ie? Widzimy dwóch panów, dewelopera i testera, którzy zidentyfikowali potrzebę przedostania się na drugą stronę tej rzeczki, czy tego pajorka. No i postawili taką hipotezę, że klient poradzi sobie przechodząc przez tą deseczkę. No i oczywiście życie zweryfikowało, że jednak tak się nie uda. I to jest nic innego jak prototyp, który przetestowaliśmy w najlepszy możliwy sposób, jak się da. I już wiemy, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, chyba trzeba sprawdzić jakieś inne. No i od razu powstaje pytanie, jak w takim razie możecie sobie takie pytanie właśnie zadać. Ile czasu i pieniędzy chcielibyście poświęcić na zbudowanie prototypu, żeby dowiedzieć się, że pomysł, który macie, nie działa. Nie jest to pomysł najlepszy, w który powinniście inwestować. Prawdopodobnie niedużo tego czasu chcielibyście poświęcić. Dlatego prototyp musi być możliwie najprostszy, najtańszy i łatwy do zbudowania. No i najczęściej na etapie tego pierwszego przebiegu przez proces design thinkingowy stosuje się po prostu prototypy papierowe. Nawet jeżeli mówimy o produkcie, który jest cyfrowy, to samo takie zwizualizowanie formy papierowej będzie w zupełności wystarczające do tego, żeby zebrać feedback od naszych klientów. Ciekawe jest też to, że takie podejście możecie stosować nie tylko w prototypowaniu produktów czy usług cyfrowych, również jakieś produkty fizyczne da się w ten sposób sprawdzać. Tutaj macie akurat przykład testowania układu guzików na pulpicie samochodu, gdzie test odbywa się również z wykorzystaniem takiego papierowego prototypu. Całość jest nagrywana,
No i na tej podstawie też można wyciągać jakieś wnioski. I w ten sposób również można testować na przykład takie przestrzenne rozwiązania, które sprawdzą się w jakichś oddziałach czy w punktach sprzedaży, gdzie wystarczy też zasymulować układ przestrzeni za pomocą kartonów, wpuścić ludzi i sprawdzić, jak będą się zachowywali. I tenże właśnie design thinking jest takim iteracyjnym procesem, w którym po pierwsze pomysły na rozwiązania wyprowadzamy z kluczowych problemów klientów i po drugie testujemy je, zanim zainwestujemy czas i pieniądze w zbudowanie prawdziwego rozwiązania. I skoro tak jest, skoro te potrzeby klienta są tutaj takim głównym punktem ciężkości, który jest startem całego procesu, to bardzo ważna zasada: nie ma projektowania bez badania. Projektowanie bez badania nazywa się po prostu wymyślaniem. Jeżeli nie chcemy wymyślać, jeżeli nie chcemy ponosić tego ryzyka związanego z tym, że będziemy budowali coś, co nie jest osadzone w potrzebach klienta, to musimy badać. I w trakcie tego procesu design thinkingowego będziecie mieć do czynienia z dwoma typami badań. Po pierwsze, to będą badania dotyczące tej empatyzacji. To będą badania jakościowe, które będziecie głównie wykorzystywali na początku procesu. I te badania eksploracyjne, one będą odpowiadały nam na pytania, kim są nasi klienci, jakie są ich potrzeby i problemy i co najważniejsze, z czego to wynika, dlaczego akurat takie problemy mają, jaki kontekst za tym stoi, ich kontekst życiowy czy ich kontekst związany z otoczeniem funkcjonowania. I to, kim są ci klienci, to jest nie tylko poznanie, kim oni są, ale też w jaki sposób się dzielą. No i tutaj będziecie stosowali różnego rodzaju techniki jakościowe. Prawdopodobnie najczęściej będą to wywiady pogłębione, czy na przykład serwis Safari, czyli doświadczenie procesu samodzielnie. Nie będę teraz tych technik opowiadał, zależy mi na tym, żebyście wiedzieli, że na początku procesu to są badania eksploracyjne, które odpowiadają na pytanie, kim są klienci, jakie mają potrzeby i dlaczego. Drugi punkt styku z tymi badaniami, również jakościowymi, to są badania na końcu procesu, kiedy właśnie testujemy, czy nasz pomysł na rozwiązanie problemu rozwiązuje ten problem rzeczywiście. I tutaj musicie mieć refleksję na temat tego, gdzie wy jesteście na etapie procesu projektowego. W pierwszej iteracji będziemy sprawdzali, czy nasza koncepcja rozwiązania faktycznie rozwiązuje problem. Czy ten pomysł, który mamy, z jednej strony powoduje, że problem klienta znika, a z drugiej strony, czy to, że ten problem udało się rozwiązać, generuje jakąś istotną poprawę satysfakcji klienta. Bo jeśli nie, to być może nie będzie miało dużego potencjału biznesowego. Wówczas warto wrócić do tego etapu poszukiwania, definiowania problemu i wybrać kolejny problem do rozwiązania. Kiedy już wiemy, czyli jesteśmy po pierwszej iteracji i udało się pozytywnie zweryfikować, że problem jest istotny i nasz pomysł na rozwiązanie rzeczywiście go rozwiązuje, to wówczas będziemy testować użyteczność samego rozwiązania. I to są takie testy, którymi posługują się głównie projektanci User Experience. I tutaj sprawdzamy, czy klient potrafi skorzystać z naszego rozwiązania. Czy korzystanie z tego rozwiązania jest przyjemne, czy generuje dobre doświadczenia, stąd właśnie nazwa User Experience. Czy klient nie napotyka na jakieś problemy, które uniemożliwiają mu skorzystanie z samego rozwiązania. I to są różnego rodzaju wyspecjalizowane techniki badawcze, takie jak key tracking czy eye tracking. Też nie będziemy o tym rozmawiać. I ta ostatnia myśl. Projektowanie nie jest procesem demokratycznym. Wbrew temu, co się bardzo często mówi o samym procesie projektowym, owszem, on wymaga kokreacji, wymaga angażowania różnego rodzaju interesariuszy, natomiast on sam z siebie nie jest procesem demokratycznym i nie powinniście w ten sposób patrzeć. To znaczy, wyobraźcie sobie, że jeżeli chcielibyście zaspokoić wszystkie potrzeby wszystkich klientów, których zidentyfikujecie z jednej strony, a z drugiej strony macie w swojej organizacji różnych kluczowych interesariuszy i każdy z nich chciałby dorzucić swoje 5 groszy do waszego projektu z różnych powodów, bo po prostu ma inną perspektywę albo po prostu chciałby się przyłączyć i być jednym z ojców sukcesu, no to gdybyśmy w taki sposób podchodzić do projektowania, to iPhone wyglądałby w ten sposób i gdyby on wyglądał w ten sposób, to prawdopodobnie niewielu ludzi chciałby go kupić. No i jakby stąd wynika taka dosyć trywialna myśl, aczkolwiek bardzo istotna, że jeżeli coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo. Dlatego w zależności od tego, w jakiej roli jesteście, czy jesteście w roli projektanta, czy jesteście w roli product ownera, czy product managera, czy trenera, czy coacha,
Zawsze musicie mieć refleksję na temat tego, że trzeba świadomie wybierać, kim są nasi kluczowi klienci, które z ich potrzeb są kluczowe, kim są nasi kluczowi interesariusze i które z tych potrzeb powinniśmy zaspokajać, bo wszystkich nie powinniśmy zaspokajać. No i dochodzimy do sedna problemu, czyli czy to się w ogóle opłaca? Takie pytania, później jak będę dzielił się z wami tymi refleksjami, pewnie już słyszeliście, albo będziecie słyszeć w przyszłości. I akurat jest całkiem sporo różnego rodzaju bardzo wiarygodnych danych, które pokazują, że owszem, opłaca się. Tutaj akurat macie takie badania prowadzone przez Design Management Institute na całkiem sporej próbie czasowej, bo przez 10 lat Design Management Institute sprawdzał, jak wyglądają notowania giełdowe firm, o których wiadomo, że zainwestowały całkiem sporo w rozwijanie własnych kompetencji design thinkingowych, takich projektanckich i implementowały je w organizację. I ten wykres pokazuje nam, że te firmy notują około dwukrotnie lepsze wyniki na giełdzie w stosunku do firm, które takich kompetencji w swojej organizacji nie rozwijają. Nieco świeższe badania z kolei prowadzone przez McKinsey'a mówią, że gdybyśmy wzięli firmy z pierwszej ćwiartki najlepiej performujących firm na giełdzie, to okazałoby się, że firmy, które to podejście design thinkingowe zaimplementowały, z tamtych badań również wynika, że one notują dwukrotnie lepsze wyniki niż inne firmy z tej samej pierwszej ćwiartki najlepiej performujących firm na giełdzie. W związku z czym design thinking się opłaca. On się opłaca nie tylko z perspektywy procesowej, minimalizowania ryzyka, czy dowiadywania się, w jaki sposób lepiej zaspokoić potrzeby, tylko przynosi realne zyski dla organizacji. To tyle, jeżeli chodzi o wyrównanie naszej wiedzy dotyczącej design thinkingu. Teraz chciałbym przejść do tej części, w której opowiem wam trochę o moich doświadczeniach i o tych 6 kluczowych rzeczach, które ja sam chciałbym wiedzieć, zanim zacząłem swoje przygody z design thinkingiem. I tutaj ta struktura tych podpowiedzi będzie wyglądała w ten sposób, że na początku każdego z takich punktów podzielę się z wami takimi cytatami, które albo ja sam usłyszałem, na przykład w trakcie swoich projektów, to były jakieś takie myśli czy obawy, które ktoś wyraził w moją stronę, bądź są to pytania, które często słyszę na szkoleniach, które prowadzę właśnie między innymi z design thinking. Dobra, no to przejdźmy teraz do pierwszej rzeczy. Tutaj możecie mieć do czynienia z taką sytuacją, że przede wszystkim cały czas możecie mieć takie poczucie, że jeszcze nie jesteście gotowi na to, żeby zacząć. Ja sam często właśnie na szkoleniach słyszę takie pytania, jakie kursy jeszcze powinienem skończyć, żeby był w stanie poprowadzić projekt w podejściu design thinking. Albo słyszę takie argumentacje, że nie czuję się na siłach, żeby jeszcze samodzielnie zacząć i że powinienem się go jeszcze dobrze nauczyć. Ja również tak miałem. Na początku, jak zaczynałem swoją przygodę i w ogóle zacząłem odkrywać design thinking, to poświęcałem bardzo dużo czasu na docieranie do różnego rodzaju literatury. Ona głównie wtedy była dostępna gdzieś na Amazonie po angielsku i w ogóle samo wyszukiwanie, zamawianie tego z Amazona trwało bardzo dużo, całe tygodnie to trwało, zanim to przyszło. No i cały czas czułem, że jeszcze tej wiedzy mam nie za dużo. I wówczas natrafiłem akurat na taką sytuację, że jeden z moich bliskich kolegów zaoferował mi, żebym pomógł poprowadzić mu jeden z jego projektów, pomógł poprowadzić mu pierwsze warsztaty. No i oczywiście byłem bardzo przerażony, również czułem, że jeszcze nie jestem gotowy, że powinienem się dowiedzieć dużo więcej, ale z drugiej strony trochę się obawiałem, że jak nie spróbuję, to taka szansa może się nie powtórzyć zbyt prędko. Dlatego zdecydowałem się spróbować, wspólnie przygotowaliśmy sobie jakiś pomysł na te pierwsze warsztaty. Zaplanowaliśmy sobie 3 ćwiczenia na takie warsztaty. No i okazało się, że oczywiście te moje obawy się sprawdziły, czyli wszystko poszło nie tak, jak sobie wyobrażałem. Z tych 3 ćwiczeń udało się zrobić tylko jedno i to ono przebiegło całkowicie inaczej, niż wydawało mi się, że przebiegnie, inaczej niż czytałem w tych właśnie książkach. Natomiast ono bardzo dużo dało mi refleksji i zrozumiałem wtedy, że to nie jest najwłaściwsze podejście i faktycznie tak jest. To jest też jedno z takich podejść naukowych i ta myśl, którą chciałbym się z wami podzielić, jest właśnie taka, że żebyście nie uczyli się, nie da się najpierw nauczyć, żeby zacząć to robić. Musicie zacząć to robić, żeby się tego nauczyć. I to jest model zaproponowany przez Dawida Kolba, takiego psychologa, który właśnie sformułował model, który mówi o tym, w jaki sposób powstaje wiedza.
No i w modelu Kolba wiedza powstaje na gruncie doświadczeń. Najpierw mamy jakieś doświadczenia i dopiero refleksje na gruncie tych doświadczeń tworzą wiedzę, do której możemy się potem odwoływać. No i skoro tak jest, to jeżeli tych doświadczeń nie mamy, jeżeli cały czas próbujemy przesuwać tą strefę komfortu troszeczkę dalej, cały czas próbujemy jeszcze więcej się nauczyć, no to cały czas tych doświadczeń nigdy nie mamy. Jakby takim przykładem, który całkiem nieźle to obrazuje, jest, on, ja wiem, że on jest trywialny, natomiast on naprawdę spoko chyba oddaje, o co w tym wszystkim chodzi, to jest wyobraźcie sobie, że chcielibyście się nauczyć jazdy na rowerze, czytając o tym, jak się jeździ na rowerze. Dopóki nie spróbujecie samodzielnie, to zawsze będzie prawdopodobieństwo, że za pierwszym razem się wywrócicie. Nieważne, ile o tym nie przeczytacie, zawsze za pierwszym razem możecie się wywrócić i prawdopodobnie tak będzie. Jak będziecie próbowali za pierwszym razem, to się prawdopodobnie przewrócicie. Natomiast im szybciej zaczniecie uczyć się tej jazdy na rowerze, tym szybciej pójdziecie dalej w szlifowaniu swoich umiejętności i szybciej przestaniecie się przewracać. I tutaj gorąco zachęcam was do tego, żebyście po prostu doświadczyli całego procesu. Te 5 kroków, które Design Thinking nam tu podpowiada i te techniki, o których wam mówiłem, dywergencji, konwergencji, iteracyjności, adaptacji, eksploracji, empatyzacji, testowania, to wszystko jest coś, co powinniście doświadczyć samodzielnie. Najprościej możecie to zrobić, wybierając się na przykład na jakieś 2-dniowe, 3-dniowe szkolenia Design Thinking, gdzie w takim intensywnym warsztacie przejdziecie projektowo przez cały proces, od identyfikowania potrzeb do definicji problemów, do wypracowania rozwiązania i jeszcze w trakcie takich warsztatów przetestujecie te prototypy. Ja oczywiście w tym miejscu mogę was gorąco zachęcam do odwiedzenia Learn Design, tam też znajdziecie taką ofertę takich szkoleń design thinkingowych. Możecie również skorzystać z serwis Design Jamów, to są takie wydarzenia, które odbywają się, wiem na pewno, że odbywa się w Warszawie, w Poznaniu, być może też we Wrocławiu, gdzie w taki zsynchronizowany sposób w ciągu jednego dnia, to są otwarte wydarzenia, projektujemy jakieś prawdziwe rozwiązanie, które ma rozwiązać prawdziwy problem, na przykład społeczny, więc jest wiele miejsc, gdzie możecie spróbować doświadczyć tego procesu. Ja was gorąco do tego zachęcam, żebyście to zrobili jak najszybciej, no bo właśnie wtedy możecie indywidualnie doświadczyć tego, jakie techniki, które w którym miejscu procesu najlepiej wam się sprawdzają. Możecie poznać te wszystkie narzędzia, których jest naprawdę całkiem sporo w tym procesie. O narzędziach też za chwilę wam opowiem. I na gruncie tych waszych pierwszych doświadczeń zdecydowanie łatwiej będzie wam zacząć w waszych projektach. I oczywiście to nie będzie tak, że po pierwszym takim przebiegu, po pierwszym warsztacie będziecie czuli się komfortowo. Nie będziecie czuli się komfortowo. Dalej będzie się wam wydawało, że to jest jeszcze niewystarczające do tego, żeby spróbować. Natomiast wierzcie mi, że to jest wystarczające do tego, żeby spróbować. Do tego, żeby zebrać doświadczenia, nauczyć się na własnych błędach. Druga rzecz, którą chciałbym się z wami podzielić, to są takie rzeczy, które prawdopodobnie słyszeliście, bądź będziecie słyszeli w swoich organizacjach. I na przykład, że takie innowacyjne metody to sobie mogą stosować startupy, a u nas tak się nie da, z różnych powodów. Albo mamy problemy, czy ja mam problemy w przekonaniu szefa do tego, żeby zrobić badania, bo szef twierdzi, że nie ma takiej potrzeby, żeby robić badania, bo my doskonale wiemy, co trzeba zrobić, tylko nie umiemy tego zrobić. Albo to są takie rzeczy, też często tak słyszę, że no co z tego, że sobie porozmawiamy z kilkoma osobami, potestujemy z kilkoma osobami, prawdziwe takie wartościowe badania to muszą być zrobione na wielkiej próbie. No i rzeczywiście takie rzeczy możecie słyszeć, ja często takie rzeczy słyszałem. I taka myśl, którą ja sam, taka rada, którą kiedyś od kogoś dostałem, jest taka, że nie powinniście pytać o pozwolenie, powinniście coś zrobić i przekonać efektami. Postawcie się w roli tych osób. Jeśli oni nie widzą wartości w design thinkingu, nie doświadczyli tego nigdy, wydaje im się to abstrakcyjne i po prostu nie jest to dla nich wartościowe, albo nie widzą wartości w robieniu badań, są święcie przekonani, że nie są te badania potrzebne, to dyskusja na argumenty prawdopodobnie będzie skazana na porażkę, bo bardzo często to są to osoby względem was decyzyjne, no i tutaj po prostu zagra siła stanowiska, które ktoś dzierży. Dlatego raczej zachęcałbym was do tego, żeby nie wchodzić w takie polemiki. Musicie troszeczkę zhakować proces. Czyli ktoś mi kiedyś poradził, jeżeli ktoś
nie widzi potrzeby robienia badań, a tobie bardzo zależy na tym, żeby przekonać go do tego, że te badania są wartościowe, to zrób te badania samodzielnie i idź i przekonaj ich efektami. No i przede wszystkim nie próbujcie zmieniać całej firmy. To jest tak, że wy na początek potrzebujecie jednego ambasadora, jakiejś osoby szczególnie istotnej w projekcie, kluczowego interesariusza i tego kluczowego interesariusza właśnie musicie przekonać. Więc to jest pierwsza rzecz, którą polecam wam zrobić, czyli zidentyfikujcie, kto jest tym kluczowym graczem, kto jest jakimś ważnym właścicielem produktu, czy kto ma zasoby, których potrzebujecie do tego, żeby jakiś projekt zrealizować. Zastanówcie się wtedy, co my musicie udowodnić, w jakie potrzeby klienta na przykład musicie zweryfikować albo przetestować rozwiązanie, które jest aktualnie na agendzie w dyskusji, a wam się wydaje, że to nie jest najlepsze możliwe rozwiązanie. I zróbcie to samodzielnie. I tutaj jest szereg podpowiedzi, jak zrobić to szybko i tanio, no bo jak będziecie robić to samodzielnie, to nie będziecie mieć budżetu jakiegoś, który możecie wykorzystać. Prawdopodobnie będziecie musieli to zrobić po godzinach albo nawet weekendami. Wiem, że to jest kłopotliwe, natomiast jeżeli zależy wam na tym, żeby taki pierwszy projekt przełamać i doprowadzić do tego, żeby on się udał, to naprawdę czasami warto zainwestować kilka godzin po godzinach i po prostu zwróci wam się potem to w kupieniu podejścia tych kluczowych interesariuszy, a nie po prostu staną się ambasadorami całego podejścia. To jak to robić? Na początek przestajcie używać słowa badania. Jak ludzie, którzy nie siedzą w badaniach, którzy nie są badaczami, nie są projektantami, słyszą o badaniach, to mają takie wyobrażenie, że badanie to jest coś takiego, co na przykład robi jakiś TNS OBOP czy jakiś Kantar przy okazji wyborów i to jest jakieś mega wielkie przedsięwzięcie, wymaga dużo czasu, dużo pieniędzy, dużo budżetu, więc nie używajcie słowa badania, raczej posługujcie się taką nomenklaturą, że porozmawiajmy z naszymi klientami, sprawdźmy, co oni o tym myślą, zbierzmy od nich feedback. Profesjonalnie to się nazywa design research. Natomiast raczej używajcie właśnie tej perspektywy klienta, że nie stać nas na to, żeby nie zapytać klientów, co oni o tym sądzą. Po drugie, jeżeli musicie to zrobić szybko i tanio, no to stosujcie taką technikę, która nazywa się Friends and Family, czyli zastanówcie się, z kim możemy porozmawiać w gronie naszych znajomych, znajomych, znajomych. I tutaj polecam wam stosowanie taką technikę, takie minimum higieny w tym procesie, że jeżeli osobą, z którą trzeba porozmawiać, jest mój znajomy, to niech porozmawia z nim mój kolega. Albo ja porozmawiam ze znajomym mojego znajomego. Dlaczego tak? Dlatego, że jeżeli będziecie rozmawiali z ludźmi, z którymi łączy was jakaś taka bliższa relacja, to im po prostu będzie zależało na tym, żeby wam pomóc. Więc będą dużo bardziej skłonni do mówienia wam rzeczy pozytywnych, rzeczy, które chcecie usłyszeć, a nie takich rzeczy, które są prawdziwe. Nie będą chcieli wam mówić czegoś przykrego, a wam zależy na tym, żeby usłyszeć coś przykrego. Jeżeli to rozwiązanie jest niezbyt dobre, to powinniście to usłyszeć. Kolejna rzecz jest taka, że wszyscy bardzo dużo podróżujemy. No ostatnio pewnie trochę mniej, natomiast pewnie niedługo to wszystko wróci do normy. Stosunkowo dużo czasu spędzamy na różnego rodzaju podróżach służbowych i to jest doskonałe miejsce do tego, żeby porozmawiać z pasażerami w pociągu czy ludźmi na przystanku. Tutaj zachęcam was do tego, żebyście mieli coś w zanadrzu, przygotowanie jakieś cukierki, ciastka, może jakieś jabłka. To jest zawsze taka miła sytuacja, gdzie siedzicie obok kogoś i możecie do niego zagadać, że tutaj proszę bardzo, częstuję cukierkiem, a w zamian czy mogłem zapytać o coś ważnego, co przyda mi się w projekcie i gwarantuję wam, że ta rozmowa się potoczy. Kolejna rzecz jest taka, że możecie zawsze pójść w miejsca, gdzie zbierają się ludzie, z którymi którzy być może są waszym targetem, waszym klientem, waszym segmentem czy personą. I oni tam się zbierają właśnie po to, żeby ze sobą porozmawiać. I takie miejsca to są na przykład meetupy, czy jakieś spotkania na kampusach akademickich, jakieś społeczności na coworkingach. Jeśli tam są ludzie właśnie, którzy są w waszej personie, czyli w waszym kliencie, których potrzeby chcecie zaspokoić, no to po prostu idźcie tam i z nim porozmawiajcie. Oni tam poszli po to, żeby porozmawiać. Mi na przykład w projektach stosunkowo często zdarza się i w projektach, ale też w szkoleniach wychodzić z grupami do centrów handlowych i zazwyczaj też wracamy wyposażeni już w ten feedback. Kolejna technika, którą możecie zrobić samodzielnie, która nie będzie wymagała od was zbyt dużego zaangażowania czasu i budżetu, to
To jest serwis Safari, czyli doświadczenie jakiegoś procesu samodzielnie. Możecie przede wszystkim doświadczyć własne procesy, te, które oferują wasze firmy z perspektywy klienta, albo możecie pójść do konkurencji i usiąść za biurkiem, wejść w te buty klienta i zobaczyć, co wasza konkurencja oferuje dla waszych klientów, jak oni to robią. Doświadczenie tego samodzielnie bardzo często daje nam dużo dodatkową wiedzę, którą niekoniecznie nawet możemy dowiedzieć się rozmawiając z samymi klientami. No i taka myśl wydaje się dosyć prosta, ale ona nie jest oczywista. Czasami w projektach wpadamy w taką pułapkę, gdzie czasami gubimy takie oczywiste rzeczy z oczu. Jeśli tylko się da, to nie wymyślajmy koła na nowo. I tutaj standardem, który powinniście sobie ustanowić, jest to, że w każdym projekcie na początku zawsze będziemy robić desk research, czyli zawsze poszukamy danych zastanych, takich danych, które albo są dostępne za darmo w internecie, albo jakieś badań, które były robione już w naszej firmie i gdzieś są u kogoś w szufladzie, albo analizę danych takich sprzedażowych, analizę transakcyjną, wszystko to, co możemy zobaczyć, co jest gdzieś tam po prostu pochowane. I za każdym razem rób się też benchmark, czyli patrzcie, co robi wasza konkurencja, w jaki sposób te problemy zaspokaja i sięgajcie również do branż pobocznych, nie tylko do waszej własnej branży, tylko do jakichś branż produktowych czy usługowych z takiego sąsiedzkiego podwórka. I jeżeli ktoś już tam stosuje działający sposób rozwiązywania tego problemu, no to prawdopodobnie on już cały ten proces przeszedł i ta wiedza może wam po prostu bardzo szybko pomóc wykorzystać to i zaadaptować na wasze własne potrzeby. Zachęcam was do tego, żeby to był was ważny standard jakościowy. Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że dla kogoś, kto nie jest badaczem, nie ma własnych doświadczeń z robieniem badań, stosowanie tego typu technik samodzielnie może być dosyć kłopotliwe i nie bójcie się tego. Ludzie naprawdę chcą rozmawiać, zwłaszcza wtedy, kiedy pytacie ich o to, co im przeszkadza. Wszyscy mamy jakieś takie rzeczy, które nas denerwują i stosunkowo niedużo firm jest zainteresowanych wysłuchaniem tego, co nas boli i co mogliby zrobić, żeby nam pomóc. Więc jak wyjdziecie do swoich klientów i zapytacie ich, co ich boli i co ich zdaniem moglibyśmy zrobić, żeby im pomóc, to ludziom bardzo szybko rozwiązuje się język i po prostu opowiadają nam o tym. W czasie pandemii mogę wam podpowiedzieć tyle, że ja ostatnio sam właśnie przechodziłem przez taki jeden większy proces projektowy i większość z tych rzeczy po prostu musiałem robić z wykorzystaniem telefonu. Oczywiście te rozmowy z klientami przez telefon będą troszeczkę inne. One będą przede wszystkim krótsze, będą też trochę płytsze, nie uda się za każdym razem wejść tak szczegółowo w te problemy. Tym niemniej zawsze warto najpierw porozmawiać z klientem, niż nie zrobić tego w ogóle, więc teraz po prostu zachęcam was do rozmawiania przez telefon, jak tylko będzie można się spotykać, to róbcie to osobiście. No i tutaj zawsze pada pytanie, a ilu tych klientów powinniśmy zapytać? Jest bardzo wiele różnego rodzaju badań na ten temat. Takie najsłynniejsze zostały zrobione przez grupę Nielsena. I to były takie duże badania w latach 80., one dotyczyły badań użytecznościowych. Natomiast jest całkiem duża grupa innych badań, również ze świata badań jakościowych. I ta minimalna liczba oscyluje pomiędzy 5 a 20, 25. Moje własne doświadczenia mówią, że 5-6 osób to już jest wystarczająco do tego, żeby zidentyfikować około 80-90 problemów. I cała reszta to jest po prostu marnotrawienie waszego czasu, ponieważ inwestycja, jaką będziecie musieli ponieść i zarówno finansowa, jak i czasowa, na to, żeby porozmawiać z zdecydowanie większą ilością ludzi, nie zwróci się w postaci większej ilości odkryć, które dokonacie. I oczywiście całe to zjawisko odnosi się do jednego typu klienta, do jednej waszej persony. Dlaczego tak jest? Bo celem całej tej techniki jest odkrycie kluczowych potrzeb klientów. I te potrzeby klienta oczywiście zależą od różnego rodzaju kontekstu życiowego, w związku z czym najpierw musicie zidentyfikować, jakie jest spektrum problemów, które wasi klienci mają i na gruncie tego macie wyobrażenie o tym, jak kształtują się wasze segmenty, jakie macie persony i na jedną taką personę te 5 czy 6 wywiadów jest wystarczające do tego,
żeby pójść dalej w proces design thinkingowy i postawić hipotezę, że wydaje się, że to jest kluczowym problemem. Z perspektywy statystycznej z kolei jest tak, że pula 30 osób jest wystarczająca do tego, żeby już stawać jakieś diagnozy statystyczne. Na takiej grupie można już wyciągać wnioski właśnie ilościowe, mówiące o tym, że jakaś większość ludzi zachowuje się w taki, a nie inny sposób. I tutaj inna ciekawostka mówi o tym, i to również są ciekawe badania na ten temat, że lepiej jest zrobić kilka takich małych iteracji, czyli kilka takich wywiadów po 5-6 osób, bądź kilka takich badań z próbką 30 osób, niż jedne duże z próbą na przykład 1000. Próba, czy jakby w ogóle margines błędu w takich dużych badaniach będzie znacznie większy, niż jeżeli zrobicie 5 czy 6 takich mniejszych badań. One są tańsze, szybsze, dlatego gorąco was zachęcam, żeby w taki sposób działać. I to jest też taka technika, że jeżeli wasi kluczowi interesariusze nie wierzą w to, że tak jest, to a, zabierzcie takich interesariuszy ze sobą na wywiad, niech oni posłuchają tego, co ten klient mówi i gwarantuję wam, że po drugim, trzecim wywiadzie powiedzą wam, dobra, nie rozmawiajmy z kolejnymi 10. Jeśli to jest niemożliwe, to nagrajcie taki wywiad albo na kamerę, albo na dyktafon i poproście, żeby oni to przesłuchali. Jak ktoś sam będzie słyszał, że ci ludzie rzeczywiście mówią o bardzo podobnych rzeczach, tylko używają po prostu innych parafraz, to sami wam powiedzą, że już nie ma potrzeby więcej rozmawiać. Oni już zrozumieli, dlaczego tak jest. Trzecia rzecz, którą chciałbym się z wami podzielić, to jest taka obawa, że kiedy zaczynamy, to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nam nie wyszło. Że okej, ja rozumiem tak czysto racjonalnie, że ten proces jest iteracyjny, ale jak ja mam wytłumaczyć to ludziom w mojej firmie, którzy dopiero będą zaczynali to proces design thinkingiem, że no słuchajcie, za pierwszym razem może nam się nie udać. Czyli że jak nam się za pierwszym razem nie uda, to nikt już więcej nie będzie chciał ze mną w ten sposób pracować. I takie rzeczy też często dotyczą firm, które są mocno uregulowane. No na przykład tak mamy, no bank jest mocno uregulowany, ma dużo ograniczeń i też ludzie mówią, że nie, to u nas to tak w ogóle nie można, bo jest dużo różnego rodzaju ograniczeń. No i tutaj czas i skala projektu jest waszym wrogiem. Im większy projekt sobie weźmiecie na początek, czy w ogóle, tym gorzej dla was. Dlaczego tak jest? No bo duży projekt to jest duża skala zakresu tego projektu, w związku z czym więcej czasu będą wasi interesariusze poświęcali na pracę w tym projekcie. Im więcej czasu poświęcą, tym bardziej będą sfrustrowani, jeżeli rzeczywiście iteracja zakończy się feedbackiem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Tym więcej pieniędzy też to wszystko będzie kosztowało. Dlatego zawsze starajcie się możliwie precyzyjnie wybierać ten zakres i im on będzie węższy, im bardziej będzie precyzyjny, tym lepiej dla was. Tym mniej będzie bolało przechodzenie przez kolejne iteracje. Jeżeli ktoś poświęci na pierwszą iterację powiedzmy 1 czy 2 dni i nawet iteracja zakończy się feedbackiem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale dostaniecie cenny feedback, będziecie lepiej wiedzieli, co zrobić na następnej iteracji, to nikt nie będzie z tego powodu ubolewał. Ale jak poświęcicie na pierwszy projekt, na pierwszą iterację 3 miesiące, to rzeczywiście to będzie problem. I teraz zawsze powinniście zaczynać od MVP, czy minimalnego zakresu tego rozwiązania, waszego produktu czy usługi, który pozwoli zaspokoić potrzeby klienta. Jeżeli potrzebą klienta jest przemieszczenie się z punktu A do punktu B, to może zanim zaczniemy budować cokolwiek, to może takim najprostszym sposobem sprawdzenia tego, czy tak rzeczywiście jest, po prostu będzie kupienie 10 czy 15 biletów autobusowych. Damy to tym naszym klientom i zobaczymy, czy oni pojadą to autobusem, czy nie pojadą. Jeżeli nie pojadą, to dlaczego? Jeżeli pojadą, to czy dotrą na czas? Czy to im odpowiada, czy potrzebują może bardziej komfortowych warunków. Taki test po prostu pozwoli wam szybko zebrać feedback, nie tylko czy samo rozwiązanie zaspokaja potrzeby, ale też pozwoli wam zebrać feedback taki biznesowy i dużo łatwiej będzie wam potem rozmawiać z waszymi kluczowymi interesariuszami. Dlatego zachęcam was też do tego, żebyście zawsze projektowali w dwóch perspektywach. Próbujcie zrozumieć, na czym polega problem klienta, i starajcie się zobaczyć to najlepsze możliwe rozwiązanie, nawet jeżeli ono jest długoterminowe, ale jednocześnie zawsze starajcie się zobaczyć, zaprojektować to rozwiązanie najbliższe nam, takie, które możemy zrobić najszybciej, jak najmniejszym nakładem czasu i pieniędzy, ponieważ dużo łatwiej będzie waszym szefom czy członkom zarządu powiedzieć, dobra, to ja się zgadzam na taki test 2-tygodniowy, na mojej próbie klientów,
kupimy te 17 biletów autobusowych. Jak wy do nich potem po tych 2 tygodniach przyjdziecie i pokażecie, że biznesowo wygląda na to, że to ma sens, rozwiązanie działa, to dużo łatwiej dostaniecie zgodę na kolejne iteracje i ulepszenie tego projektu. My tak robimy i nam się to sprawdza. Gorąco was też zachęcam, żebyście właśnie w ten sposób do tego podchodzili. Czwarta rzecz to jest rzecz dotycząca samych narzędzi. Ja wiem, że to jest coś, co wielu z was bardzo mocno nurtuje. Sam miałem dużo takich kłopotów na początku. Przede wszystkim na wszystkie te narzędzia design thinkingowe jest cała masa różnego rodzaju kanw, różnego rodzaju takich narzędzi, które możemy wykorzystać. I skąd ja mam wiedzieć, które z tych narzędzi jest najlepsze? Albo często też słyszę takie wątpliwości, że mój kolega z firmy albo kolega z innej firmy używa tego narzędzia w zupełnie inny sposób. Że tutaj na szkole nie było powiedziane tak, a on robi inaczej, albo w książce jest napisane tak, a on robi inaczej. Ja też często tak miałem, że ja uważałem, że to narzędzie powinno się stosować właśnie w taki sposób, a mój kolega mówił, że on robi zupełnie inaczej i jego zdaniem to jest lepszy sposób. Czasami też możecie słyszeć coś takiego, że te narzędzia to używają wszyscy, to jest oklepane, wolelibyśmy coś bardziej profesjonalnego, coś, co w firmie zrobi lepsze wrażenie. To jak sobie z tym problemem poradzić? Przede wszystkim nie powinniście skupiać się na tych narzędziach. To jest naprawdę bardzo ważna pułapka, w którą możecie wpaść, która utrudni wam pracę w design thinkingu. Kluczowym waszym celem jest zrozumienie samego procesu, bo to proces jest wyposażony we wszystkie te techniki, narzędzia, czyli znowu ta dywergencja, konwergencja, iteracyjność, prototypowanie i testowanie i te kroki ułożone jeden za drugim. I to on sam z siebie jest waszym narzędziem. Stosowanie czy fokusowanie się na narzędziach, na kanwach może was odciągnąć od samego procesu i bardzo mocno utrudnić wam pracę z tymi narzędziami, z samym procesem. Dlatego, tak jak mówiłem wam na samym początku, najpierw spróbujcie doświadczyć całego procesu, pójść na te warsztaty, przejść jakiś projekt warsztatowo, żeby trochę lepiej zrozumieć, czym powinien się zakończyć każdy kolejny etap. Bo jak będziecie dosyć swobodnie czuli się w tym, że ja wiem, z czym muszę wyjść z warsztatu, ja wiem, czym musi się zakończyć dane ćwiczenie, to będziecie mieć też swobodę w stosowaniu tych narzędzi. I tutaj pokażę wam taki przykład. Tutaj mamy 2 narzędzia, które służą mniej więcej do tego samego. No i możemy się zapytać, które jest bardziej profesjonalne, którego powinienem użyć w swoim projekcie. Tak się składa, że to narzędzie po lewej stronie to jest Service Mapa, która jest wykorzystywana w Google Design Sprintach i ona służy do mapowania procesu. A po prawej stronie mamy taki bardzo generyczny przykład ścieżki klienta, takiego Customer Journey. Wydawałoby się, że to narzędzie po prawej stronie jest bardziej profesjonalne, trudniejsze i lepsze w jakiś sposób, a to narzędzie wydaje się trywialne, proste i może nie wypadnie zbyt profesjonalnie, jak będę je stosował. Jest zupełnie odwrotnie. To narzędzie po lewej stronie jest bardzo trudne, wymaga dużego doświadczenia projektanta w stosowaniu tego narzędzia, takiej właśnie dużej wprawy w tym, czym może się zakończyć ćwiczenie stosowania Service Mapy i dużej wiedzy, czym musi się zakończyć, żeby było udane, podczas gdy to narzędzie z prawej strony jest stosunkowo proste w używaniu. Tutaj klienci, czy użytkownicy na warsztacie mają dosyć jasno sprecyzowane, jakie kolejne są warstwy tej naszej ścieżki klienta. I tutaj wiadomo, że musimy zidentyfikować kluczowe pains i gains, żeby na tej podstawie postawić hipotezę, co jest kluczowym obszarem w tym procesie, który powinniśmy usprawnić. Więc zachęcam was do tego, żebyście się na tych narzędziach nie fokusowali. Myślcie z perspektywy procesu. Zawsze zadawajcie sobie pytanie, czym powinno zakończyć się ćwiczenie, żeby mógł przejść do kolejnego etapu. I kolejna rzecz, którą chciałbym się z wami podzielić, to jest takie potężne ryzyko, z którym będziecie się na co dzień stykali. Ja bardzo często to słyszę. Ja pracuję z service designem, z design thinkingiem w 2 perspektywach, jako projektant, ale też transformacyjnie, czyli jakby przekonuję organizację do tego, żeby zaadaptowała to podejście i zaczęła je stosować, w związku z czym dosyć często mam do czynienia z osobami, dla których to jest zupełnie nowy sposób pracy. No i tutaj możecie mieć do czynienia z takim stereotypem, że design thinking to jest zabawa w kolorowe karteczki.
to jest z jednej strony, i że ludzie mają takie poczucie, że nie kończą na przykład warsztatów z żadnymi konkretnymi rozwiązaniami, a z drugiej strony często na przykład mi się zdarzało usłyszeć, że super, to jest bardzo fajne, kreatywne ćwiczenie, na pewno fajne na jakieś integracje, na jakieś wyjazdy, natomiast fajerwerki, które my tu projektujemy, nie nadają się do wdrożenia. Tego nie jesteśmy w stanie zrobić w naszej organizacji, w związku z czym pobawiliśmy się, teraz musimy zejść na ziemię, wrócić do normalnego warsztatu pracy i zrobić coś zupełnie innego. Jak sobie z tym poradzić? Bardzo unikajcie w swojej pracy, w projektach wysokopoziomowych koncepcji. Im bardziej precyzyjnie, tym lepiej. Co to oznacza? To oznacza, że z jednej strony musicie zastanawiać się nad tym, jaki problem będziecie rozwiązywali. Jeżeli ten problem jest zbyt ogólny, to prawdopodobnie rozwiązanie też będzie ogólne i ludzie będą mieć takie poczucie, że dobra, coś tam zrobiliśmy na tych warsztatach, jest jakiś prototyp, ale wyszliśmy z tych warsztatów, wracamy do biurek i w gruncie rzeczy to nie wiemy, co mamy zrobić. Jaki jest teraz pierwszy krok, który powinniśmy wykonać? Przeskok pomiędzy tą wysokopoziomową koncepcją a normalną operacyjną pracą, jaką wykonuje przy biurku, będzie tak duży, że ludzie będą mieć kłopoty z przełożeniem tego i nie powinniście właśnie w ten sposób pracować. Z drugiej strony, jak już budujecie te prototypy, to starajcie się, żeby one były możliwie precyzyjne, żeby ten prototyp dawał wyobrażenie właśnie tego, to co my powinniśmy teraz zrobić w kolejnym kroku, żeby rozpocząć tą budowę. I tutaj chciałbym się z Wami podzielić kilkoma podpowiedziami, jak to robić w tej pracy naszej projektowej, żeby unikać takich ogólników. Im więcej poświęcicie czasu na początku, tym większa szansa, że lepiej zrozumiecie problem, który trzeba rozwiązać, tym większa szansa, że lepiej sformułujecie to wasze wyzwanie projektowe. I to powiem wam szczerze, że to jest taka lekcja, którą ja wyciągnąłem na samym początku przy pierwszych moich projektach, gdzie po pierwszych warsztatach okazywało się, że popracowaliśmy sobie 2 dni i wyszliśmy z takimi ogólnikami i moi uczestnicy byli może nie do końca zadowoleni. I zrozumiałem, że im więcej czasu będę poświęcał na samym początku, przed warsztatem, do tego, żeby przygotować się, lepiej zrozumieć perspektywę klienta, bardziej dopracować to wyzwanie projektowe, żeby ono było specyficzne, osadzone w danych, to tym bardziej potem procesuję w trakcie pracy projektowej i warsztatowej, bo mamy pewność, że to, co robimy, to jest taki zakres, który już po prostu będzie pozwalał nam dotykać samego sedna. Po drugie, jeśli wasz problem, który będziecie rozwiązywali, jest zbyt duży i nie da się go podzielić, to nie da się go właśnie sprowadzić do takiego szczegółowego rozwiązania, to spróbujcie go podzielić na części. Jak sobie wyobrazicie ścieżkę klienta, to jeżeli jest tak, że cała ścieżka klienta nie istnieje i nasze rozwiązanie będzie polegało na tym, że musimy zrobić całość, to zamiast projektować od razu całą ścieżkę klienta, to możemy na początek sobie wziąć wyzwanie projektowe, jak moglibyśmy sprawić, żeby klienci dowiedzieli się o tym, że my takie rozwiązanie będziemy mieli i zaprojektować rozwiązanie tej części. Zbudować prototyp, przetestować to i jeżeli ta iteracja pójdzie ok, to w kolejnej iteracji będziecie mogli podjąć kolejny fragment tej ścieżki i w ten sposób też możecie tego ryzyka unikać. Nie kończcie warsztatów bez prototypów. To jest taka zasada, którą gorąco wam polecam. Ja nawet ostatnio miałem takie doświadczenie. Miałem ostatnio taką sytuację, gdzie prowadziłem pierwszy raz zdalny design sprint. Być może to jest ciekawy temat na kolejny webinar, w którym mógłbym wam opowiedzieć moje doświadczenia z tym zdalnym design sprintem. No i okazało się, że jest dosyć to trudny proces i ze względu na różnego rodzaju trudności, które się tam pojawiły, nie udało nam się skończyć z wypracowanym prototypem. I to był problem, bo proces mi się bardzo rozległ. Interesariusze nie chcieli już więcej poświęcić czasu, żeby na przykład spotkać się na jeszcze jeden dzień i ten prototyp razem zrobić. Ostatecznie ja po prostu przygotowałem go samodzielnie razem z tutaj właścicielem biznesowym tego projektu i poszliśmy z projektem dalej, tym niemniej rzeczywiście było to dosyć kłopotliwe, więc postawcie sobie zawsze za cel, że musimy skończyć z jakimś prototypem rozwiązania, bo jeżeli nie skończymy, to znowu właśnie będzie takie poczucie tych ogólników. Kokreacja jest czymś bardzo trudnym, więc zawsze świadomie wybierajcie, czy trzeba kokreować. Są pewne rzeczy, które wymagają zaangażowania waszych kluczowych interesariuszy, no bo na przykład jeżeli ktoś nie będzie współuczestniczył w opracowaniu tego, to potem może powiedzieć, nie zgadzam się
i całość nie dojdzie do skutku. Ale są takie rzeczy, które tego nie wymagają. Jeżeli coś tego nie wymaga, to zawsze zastanówcie się, czy możecie zrobić to samodzielnie. Wy, często będąc ekspertami domenowymi, dziedzinowymi czy projektantami, macie troszeczkę więcej wiedzy, która pozwala wam merytorycznie na tym pracować, to po pierwsze, a po drugie, jak zrobicie to samodzielnie, to po prostu proces pójdzie szybciej do przodu. Zawsze lepiej jest przynieść coś, co już jest troszeczkę obrobione, przygotowane na jakieś spotkanie i poprosić ludzi o feedback, niż wypracowywać z nimi to od białej kartki. To jest trudne, bardzo czasochłonne, jest też bardziej ryzykowne, że się nie uda. No i właśnie warsztat jest naszym narzędziem pracy. My w ten sposób będziemy pracowali, zawsze wykorzystując podejście design thinking, więc pilnujcie, żeby reputacja tego warsztatu wam nie dewaluowała, ponieważ jeśli wy robicie sobie taką opinię, że chodzenie na warsztaty jest stratą czasu, nie udaje się tam wypracować niczego konstruktywnego, to wdrożenie design thinkingu do waszych projektów czy do waszych firm może się okazać niemożliwe. I ostatnia rzecz na koniec, którą chciałbym się z wami podzielić, to jest odkrycie, które ja sam dowiedziałem się stosunkowo niedawno. Jeszcze jakiś czas temu byłem w roli Agile Coacha, trenera, który uczy zwinnego podejścia do projektów i również uczyłem wtedy właśnie tego podejścia design thinkingowego. I wówczas Agile Coacha podzielili się ze mną taką metodą, która mówi o tym, w jaki sposób powinniśmy się w ogóle uczyć zdobywania wiedzy, czy jakby zdobywać swoje szlify eksperckie w stosowaniu różnego rodzaju metodyk, czy agile, czy design thinkingu. I dlaczego to jest ważne? No dlatego, że my tak często mamy, że nam się wydaje, że jeżeli coś jest opisane w książce, to może niekoniecznie musimy odtwarzać takie utarte schematy. Że jeżeli ktoś mówi, że design thinking powinien być taki, to spoko, ale my go zrobimy po swojemu w swojej firmie. Tak jest bardzo często na przykład z Agilem, że okej, Agile jest taki, Scrum, proces Scruma wygląda w ten sposób, a my będziemy mieć własnego Agile'a. Z design thinkingiem również tak bywa i nam też się wydaje, że możemy coś zrobić po swojemu. No i to odkrycie to jest taka metoda uczenia się, która nazywa się Shuhari. Ona się składa z takich trzech kolejnych szczebli. Shuhari to jest taka metoda uczenia się technik sztuk walki wywodząca się z Dalekiego Wschodu. I ona składa się właśnie z trzech kroków. Na pierwszym kroku, pierwsza zasada mówi o tym, że uczeń powinien podążać za zasadami, powinien słuchać swojego mistrza, dlatego że jest nieświadomy konsekwencji, które mogą wynikać z niestosowania reguł, które panują w danej metodzie. Jeżeli ja jako uczeń wiem, że są jakieś reguły, ale nie mam jeszcze zbyt dużego doświadczenia, to nie zdaję sobie sprawy z tego, co się może wydarzyć, kiedy z jakichś reguł nie skorzystam. Oczywiście jak tego doświadczę, to się dowiem. Akurat w sztukach walki po prostu może mnie to zaboleć. W projektach może nam się coś nie udać i to też będzie równie bolesne. Dlatego powinniśmy tych reguł przestrzegać, żeby dosyć dobrze zdawać sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą wynikać. To jest to też, o czym mówiłem wcześniej, żeby wiedzieć, czym się będą kończyć kolejne etapy czy kolejne ćwiczenia. Kiedy już mamy to wyobrażenie, wiemy doskonale, jak się stosuje kolejne metody, techniki i czym one się kończą, to możemy przejść na kolejny etap tego nauczania. To jest etap H, etap odłączania właśnie. I to jest takie miejsce, w którym możemy zacząć świadomie eksperymentować. Ja już doskonale rozumiem, na czym polegają te reguły. Znam kolejne ćwiczenia, stosowałem już różne narzędzia w procesie design thinking, korzystałem z różnych kanw, wiem mniej więcej, czym to się wszystko może kończyć, więc mogę zacząć eksperymentować, wymieniać sobie te narzędzia, co tam w nich zmieniać. I kiedy mam tych własnych doświadczeń już stosunkowo dużo, to mogę przejść na poziom RI, czyli na poziom, w którym zacznę projektować własne zasady. Co to oznacza w naszym obszarze? To oznacza, że będę projektował własne procesy projektowe, własne odmiany podejścia design thinking. Tych podejść jest bardzo dużo. Takim przykładem, na przykład, o którym wspomniałem tutaj, są Google Design Sprinty, które czerpią ze świata design thinking, natomiast one mają zupełnie inne narzędzia, zupełnie inne techniki. I ja też tak miałem. Ostatnie doświadczenie, zanim przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi, z którymi się wam się podzielę, jest takie, że jak trafiła do mnie książka właśnie o Google Design Sprintach, przeczytałem sobie tą książkę, to stwierdziłem, no super, no napisali sobie książkę, a ja mam bardzo dużo własnych doświadczeń i ja teraz powybieram
techniki czy ćwiczenia, które wydały mi się fajne i ułożę własny warsztat. I zrobiłem tak raz i coś mi nie działało, ten warsztat tak trochę skrzypił, pozmieniałem, zrobiłem tak drugi raz. Znowu tak było, po trzecim razie doszedłem do wniosku, że chyba spróbuję zrobić to dokładnie w ten sposób, jak oni to opisali w książce. I za czwartym razem tak zrobiłem, czwarty dzień sprint był taki czysty, jak go opisują. I co się okazało, to był strzał w dziesiątkę. Pierwszy raz to wszystko bardzo dobrze zagrało. Wszystkie ćwiczenia fajnie się składały, kolejne etapy procesu fajnie jeden po drugim przechodziły. No i zrozumiałem, że rzeczywiście być może, jeżeli ktoś wypracował jakąś metodę w oparciu o bardzo dużo własnych doświadczeń, a akurat z Google Design Sprintami jest tak, że Google Ventures robiło to na ogromnej próbie pracy ze startupami, to być może warto te schematy odtwarzać. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście nie zmieniali wszystkiego od razu, tylko na początek podejrzeli za zasadami. To tyle, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, które chciałbym Wam przekazać. Na pewno macie dużo pytań, więc możemy teraz przejść do sesji pytań i odpowiedzi. Zachęcam Was do zadawania pytań na czacie. Śmiało, na pewno macie jakieś wątpliwości. Może macie jakieś sytuacje w swoich projektach i zastanawiacie się, co moglibyście zrobić? Możecie się podzielić swoimi wątpliwościami, postaram się Wam odpowiedzieć. Okej, okay, Piotrek. Dołączyłem niedawno do zespołu, który pracuje nad produktem w trybie pomysł, budujemy launch. Teraz jest etap budujemy, jak poprowadzić dalej, żeby straty były jak najmniejsze. Jak sprawdzać i co, jeśli parcie na launch jest duże? Tak, znaczy to jeżeli jesteście na etapie budowania, to znaczy, że już macie wyobrażenie o tym, jaki jest kształt tego rozwiązania, jaka jest koncepcja tego rozwiązania, więc nie musicie czekać, aż je zbudujecie, żeby to sprawdzić. Znaczy, możecie po prostu wziąć tą koncepcję, zwizualizować w najprosty możliwy sposób, jaki się da, nawet w postaci jakiejś broszurki, jakichś slajdów, jakiegoś prototypu klikalnego czy makiety i jeszcze w trakcie budowy tego zebrać feedback od użytkowników. To absolutnie nie jest za późno, żeby to zrobić, wręcz ten feedback w trakcie kolejnych etapów budowania może być bardzo pomocny, bo na etapie, kiedy zastanawiacie się na tym, jak może wyglądać architektura rozwiązania, czy w jakich kanałach powinniśmy to dostarczać, czy jak powinniśmy zonboardować użytkowników, to na bieżąco taki feedback możecie zbierać. Tak jak mówiłem, nie musicie robić żadnych dużych badań. Po prostu zastanówcie się, jakie są wasze podejrzenia odnośnie tego, z czym klienci mogą mieć problemy. Sprawdźcie, kim są ci klienci i idźcie do nich i to sprawdź i przetestujcie. I ten feedback zbierajcie na bieżąco. Nie używaj słowa badania, bo rzeczywiście wtedy organizacja może mieć trochę opór i nie chce ci tego robić. Kolejne pytanie. Po czym poznać, że już jestem gotowy przejść z Hanari? Tak, no to jest w sumie, to jest dobre pytanie. Mi się wydawało jakiś czas temu, że jestem na tym etapie, poeksperymentowałem sobie pierwszy raz z Google Design Sprintami i okazało się, że ktoś to wymyślił lepiej.
Więc zacząłem stosować ten Google Design Sprint w takiej formule, jaka była opisana w książce i powiem wam szczerze, że ja już jestem po sześciu Google Design Sprintach w różnych kombinacjach i czuję się już raczej stosunkowo bezpiecznie w kontekście tego, że jestem w stanie zaprojektować taki Design Sprint pod konkretne wyzwanie. Więc gdybym miał powiedzieć, co jest takim czynnikiem wpływającym na to, to jest to właśnie doświadczenie. Jeżeli przeszedłeś przez proces projektowy, co najmniej na kilku projektach, najlepiej różnych projektach i potknąłeś się w kilku miejscach, w których mogłeś się potknąć, to prawdopodobnie jesteś gotowy na to, żeby zacząć eksperymentować i projektować procesy. Na pewno w tym samym obszarze. Jeżeli masz już na przykład drugi, trzeci projekt w tym samym obszarze i te pierwsze projekty były ułożone w ten sposób, że najpierw były badania, a potem było testowanie, zbieraliście feedback od użytkowników, to ty już stosunkowo będziesz czuł się komfortowo w tym, że wiesz, co się w tym procesie może wydarzyć i możesz zacząć eksperymentować. Natomiast jeżeli wchodzisz na nową przestrzeń, na przykład do zupełnie nowej branży, albo na zupełnie nowy obszar technologiczny, nowy obszar procesowy, to raczej zachęcam do tego, żeby podążać za utartym schematem i dopiero w kolejnych iteracjach robić to samodzielnie coś nowego. Jakie źródła polecasz na początek poznawania narzędzi i procesów design thinking? Tego jest naprawdę bardzo dużo. Jest kilka książek, które mogę wam polecić. Tutaj dzieliłem się z wami tym Lean Startupem. Jeśli chodzi o samoprojektowanie, to takim bardzo dużym, wyczerpującym źródłem jest taka książka, która się nazywa This is Service Design Doing. To jest takie opracowanie, które wykorzystuje podejście design thinking do projektowania usług, do service designu. I tam macie wiedzę zarówno z perspektywy różnego rodzaju case'ów biznesowych, w których to podejście jest wykorzystywane, jak i tam jest praktycznie wyczerpujące źródło wszystkich metod i technik, które w tym procesie da się stosować. Jest tego tak dużo, że twórcy tej książki do książki dołożyli osobnego PDF-a z narzędziami, bo jak chcieli to opublikować w formie książki, to po prostu byłoby to za grube. Literatura jest całkiem spoko. Myślę, że mogę wam dorzucić książki na przykład do prezentacji, którą wam potem tutaj udostępnię, które moim zdaniem warto przetestować, warto przeczytać. Natomiast jeżeli pytasz o źródła, no to ja przede wszystkim zachęcam do tego, żeby doświadczyć procesu samodzielnie, żebyś najpierw poszedł na jakieś warsztaty, zaprojektował coś, przeszedł przez wszystkie kroki i na gruncie tych doświadczeń dopiero potem sięgał po książki. To jest trochę problem nieuświadomionej niewiedzy. Jak pójdziesz na ten warsztat i będziesz wiedział, co ci się udaje, co ci się nie udaje, to będziesz wiedział, w którym obszarze potrzebujesz polepszyć swoją wiedzę, czy bardziej potrzebujesz szkolić się z technik badawczych, bo tutaj na przykład masz jakieś problemy, czy z technik projektanckich, prototypowania i testowania. Natomiast jeżeli tego nie zrobiłeś, to trochę strzelasz w ciemno. Może być tak, że będziesz inwestował czas w czytanie o prototypowaniu i testowaniu, a potem się okaże, że nie potrafisz na przykład porozmawiać z klientami. Więc po prostu zachęcam do tego, żeby doświadczyć i sam zobaczysz, gdzie są problemy i z tej perspektywy będziesz wybierał źródła. Kolejne pytanie. Czy prowadzę jakieś warsztaty online z design thinking? Planuję w najbliższym czasie takie prowadzić. Przed wybuchem pandemii byliśmy właśnie tutaj na etapie lunchowania szkoleń z design thinkingu razem z Learn Design Impogo. Po pandemii myślę, że w najbliższym czasie wrócimy do jakiejś takiej wersji, może trochę bardziej zabezpieczonej, gdzie będzie jakaś zmniejszona liczba ludzi. Natomiast sama pandemia też mi dała bardzo dużo ciemnych doświadczeń na temat tego, w jaki sposób pracować zdalnie. Te doświadczenia są dosyć ciekawe, bo mogę tutaj się z wami podzielić tą perspektywą, że z mojej perspektywy akurat wykorzystywanie zdalnych warsztatów do krótkich ćwiczeń jest całkiem efektywne. Jeżeli mamy razem przejść przez jedno narzędzie, a nie przez cały dwudniowy warsztat, to idzie to całkiem nieźle, dlatego że ludzie się trochę bardziej skupiają na tych warsztatach, nie wychodzą, nie rozmawiają przez telefon. To jest też tak, że jedna osoba może mówić na raz. Zazwyczaj jesteśmy na słuchawkach, więc nie prowadzimy jakichś koli w międzyczasie. Moje doświadczenia są takie, że te zdalne warsztaty sprawdzają się całkiem nieźle przy tych krótkich ćwiczeniach. Mam też doświadczenie prowadzenia dwudniowego design sprintu i to było ciężkie doświadczenie.
Więc tak, myślę, że w najbliższym czasie zaoferujemy Wam tutaj być może i jakiś webinar o tym, jakie są te doświadczenia z danych warsztatów i też szkolenia tego, jak to robić zdalnie z grupami. To tutaj mamy, tak, This is Service Design Doing, jest super, rzeczywiście Wam polecam. Czy któreś materiały, na które natknąłem się, dotyczyło bardziej design thinking, industrial designu, a mniej UX-a? Tak, znaczy to w ogóle wszystko, o czym opowiadam, to ma stosunkowo niedużo związku z user experience. To ma dużo więcej związku z samym service designem. Projektowanie user experience to jest obszar bardziej w tej części końcowej design thinkingu, gdzie prototypujemy i testujemy. Projektanci user experience to są ludzie, którzy są ekspertami od zaprojektowania rozwiązania w taki sposób, żeby łatwo się z niego korzystało, żeby klient miał dobre doświadczenia w korzystaniu z tego rozwiązania. I owszem, projektanci user experience mogą zajmować się tym, co jest wcześniej, czyli badaniami, eksploracją, projektowaniem całych procesów, ale nie zawsze się tym zajmują. Osobami, które się tym zajmują, są na przykład projektanci service design. Może się tym zajmować każdy, obojętnie w jakiej roli jesteście. Product ownerzy bardzo często też wyposażają się w te narzędzia pracy. Ale to, co jest dla Was pomocne, to jest właśnie świadomość tego, że ten początek tego procesu, czyli eksploracja, projektowanie propozycji wartości, przekładanie tego na proces projektowy, na proces z perspektywy klienta i obudowywanie tego w model biznesowy, to jest bardziej część dotycząca wykorzystywania tego podejścia design thinking. Natomiast sam user experience koncentruje się na fokusowaniu na to rozwiązanie. Kiedy już wiemy, że to jest to rozwiązanie, to teraz jakie ono ma być, żeby dobrze działało, to tym się zajmują projektanci user experience. Ja kiedyś boksowałem, ja kiedyś ćwiczyłem boks. To nie jest wschodnia sztuka walki, ale też trochę bolesnych doświadczeń miałem. Jak to może być, kiedy nie stosuje się do rad trenera? Czy macie jeszcze jakieś pytania? Ty może jeszcze do tego ostatniego pytania, może jeszcze tutaj taka ciekawa podpowiedź. Jeżeli w waszej organizacji istnieje taki podział ról, że na przykład macie projektantów user experience i macie osobno badaczy i osobno service designerów, to na etapie pracy na początku projektu włączcie ich wszystkich. Unikniecie takiego problemu, że kiedy przekażecie ten projekt projektantowi user experience do tego, żeby zaprojektował to rozwiązanie, to on nie będzie do końca wdrożony, o co chodzi w tym rozwiązaniu, będzie miał wątpliwości, że może to powinno działać inaczej. Wszystkie te osoby, które są potrzebne do zrobienia tego rozwiązania, do wdrożenia tego rozwiązania, im wcześniej je włączycie w proces, tym lepiej dla całego procesu. Dobrze, mija nam powoli czas. Więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za udział w tym webinarze. Webinar jest nagrany, dostaniecie to nagranie, więc będziecie mogli sobie je odtworzyć czy komuś pokazać. Prezentację również Wam udostępnimy i ze swojej strony tutaj jeszcze zobowiązuję się, że dołożę do tej prezentacji na koniec kilka ciekawych źródeł, zarówno w postaci książek, jak i być może jakichś źródeł online, do których moglibyście sięgać, żeby sobie jeszcze tą wiedzę poszerzać, ale pamiętajcie to moją radę, zacznijcie od tego, że doświadczcie procesu samodzielnie. Jeżeli boicie się eksperymentować w swoich projektach, to po prostu pójdźcie na jakieś warsztaty, gdzie przejdziecie w 2-3-dniowym warsztacie przez jakieś takie szkolenie i trochę będziecie lepiej czuli, o czym warto poczytać. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Zapraszam Was na Learn Design. Tam będziemy informowali o kolejnych webinarach czy o kolejnych szkoleniach.